procesu przejścia przez tak naprawdę swoje fundamenty, czyli mówimy tutaj o wartościach życiowych, mówimy tutaj o przekonaniach swoich, prawda? Mówimy tutaj o tym, żeby wejść tak naprawdę w swoją tożsamość, zagłębić się, to możemy mówić tutaj tylko o teorii, prawda? Natomiast moja definicja osobista coachingu powstała, chyba że chcesz coś dodać. Hmm? Znaczy mi się strasznie spodobało to porównanie do tej burzy. Po prostu jest takie, jest ewidentne takie zwrócenie uwagi na to, że możemy oczywiście mówić o tym, możemy mówić o definicjach, podawać różnego rodzaju definicji, których jest bardzo, bardzo dużo. My w zasadzie mamy parę przygotowanych, ale nie będziemy przedłużać ten tak, jeśli chodzi o te definicje. Hmm. Nie będziemy tego więcej mówić, ale jest bardzo, bardzo podoba mi się takie no takie wskazanie na to, że jednak trzeba doświadczyć, że jakby definicja i słowa jedno, natomiast doświadczenie to jest zupełnie, no ponieważ jedną z esencji przynajmniej dla mnie, jako klienta, jak i również jako coacha, jest jednak to doświadczanie jakby na tu i teraz w sesji z klientem. I bardzo mi się podoba twoje zwrócenie i w ogóle tę burzę, ten kierunek w ogóle. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, też zawsze się odwołuję do tego. Jeżeli chodzi o taką bardziej indywidualną moją definicję coachingu, to zrodziła się ona, o dziwo, podczas tańca. Podczas tańca kursu tanga argentyńskiego, kiedy nauczyłam się równowagi między partnerem a partnerką, czyli mną, prawda? I kiedy zdałam sobie sprawę, że to chodzi o równowagę, o harmonię i o to, że każdy z nas gdzieś tam uczy się nowych kroków, doznaje jakiejś przygody wewnętrznej, to doszło to do mnie, że coaching właśnie jest takim tańcem. Tańcem coacha z klientem, który odbywa się tu i teraz, nie w przeszłości. Nie w przeszłości, tylko jest właśnie tutaj zanurzony w teraźniejszości i ta chwila należy do nas. Więc proszę Państwa, jakby ktoś się kiedyś pytał, jaka jest definicja coachingu Magdy Matwiejczuk, to jest to w zasadzie taniec argentyński. Tango argentyńskie, dokładnie, tak? I do tego dodaję, że w tym tańcu każdy moment, każdy wykonany kroczek to jest jakaś kreatywna zmiana, to jest jakiś akt zmiany, rozwój, jakaś samoświadomość, odkrywanie swojego potencjału, tego co możemy, czego nie możemy. Coaching jest jak relacja w tańcu, właśnie w tangu, gdzie dwojga ludzi uczy się siebie nawzajem, pracuje w partnerstwie, harmonii, aby osiągnąć upragniony efekt. No i ja mówię jeszcze tutaj dodatkowo, mówię, że jest to taniec, w którym partnerka, czyli coach, podąża wyznaczonym przez partnera, czyli klienta, kierunku, ale przy jednoczesnym zachowaniu jakby swojej indywidualności, stylu, osobowości oraz obopólnym wzięciu odpowiedzialności za podjęte kroki, za deptanie sobie po palcach. I tą prywatną definicją Magda zwróciła uwagę na to, że mamy do czynienia zarówno coachami płci żeńskiej, jak i również męskiej. W zasadzie to oznacza, że co? Nie ma ograniczeń. Znaczy nie ma ograniczeń, że się prawdopodobnie chyba nie odmienia tego słowa coach. Chyba nie, dobra, zostawmy. Coacherka. Coacherka, Jezus. Znaczy dla mnie z kolei jest, pomimo wszelkich definicji coachingu i czym coaching jest, dla mnie coaching pozostaje takim praktycznym zastosowaniem psychologii pozytywnej. Ja pamiętam, jak już parę lat temu, jak byłem zafascynowany psychologią pozytywną i tak by tym i zupełnie innym kierunkiem, w którym tak naprawdę szła psychologia pozytywna, czyli na zasadzie poprawy jakości życia, zamiast jakichś traum, jakichś zdarzeń w przeszłości. W zasadzie coaching się pojawił tak w moim życiu w takim momencie, gdzie potrzebowałem tego, a poza tym też szukałem jakiegoś takiego praktycznego wykorzystania tak naprawdę tych umiejętności. Okej, jak to wszystko zrobić, bo połączyć, jest, jak to wszystko połączyć, bo jest mamy Seligmana, mamy również koncepcję flow, o której będziemy prawdopodobnie w którymś momencie opowiadać. Ja się zawsze zastanawiam, jak to wszystko wykorzystać. I tak tutaj bardzo fajnie się wkomponowuje moim zdaniem właśnie coaching, bo coaching dla mnie jest takim treningiem, takim rozwojem osobistym ukierunkowanym na poprawę jakości życia. Nie pamiętam dokładnie definicji psychologii pozytywnej różnych, ale wydaje mi się, że jest to całkiem zbieżne z tym, co sama psychologia pozytywna się zajmuje. Zresztą myślę, że Irku, myśmy mieli szczęście, że tak powiem, wyjść spod skrzydeł Positive Success Group, która gdzieś tam oferowała kurs, ale praktyka coachingu. Te 7 miesięcy tak naprawdę pozwala i do tego miesięczne przerwy, pozwala na przepraktykowanie, na przejście, przetrenowanie tych umiejętności, które są nabyte i wykorzystanie ich w życiu tak naprawdę. No. W zupełności z tobą zgadzam, ale tak by chcę również dodać, że nawet przed tym kursem byliśmy całkiem dobrzy. A to nie
nie ulega żadnej wątpliwości. Przed kursem też tańczyłam tango. Ale nabrało innego znaczenia. Ja myślę, że tym zakończymy tak by dzisiejszą część podcastu. Dziękuję za przybycie do mojego studia. Ja również dziękuję, Mirku, za zaproszenie mnie i za miłą rozmowę. My dziękujemy za uwagę. My mamy tutaj z Magdą prośbę o tak by wszelkie informacje zwrotną dotyczące tego, co się podobało, tego, co powinniśmy zmienić. Tego, co chcielibyście usłyszeć od nas. Tego, co chcielibyście widzieć, to nie wiem, może jaki gości, czy kogoś jeszcze, a jeśli ktoś, to kto. Tylko prosimy być w miarę rozsądku, bez żadnych celebrities. My z Magdą jeszcze nie mamy ten dostępu, ale pracujemy nad tym. Pracujemy. Mam znajomą, która zna Lady Gagę. Pomyślimy. Ja nie wiem, czy ona. Ciężko mi sobie wyobrazić, jak ona się wkomponuje w coaching. Myślę, że ona ma dobrych trenerów. To na pewno. Zanim zakończymy, chcemy tak z Magdą zapowiedzieć to, co będzie w następnym odcinku. W następnym odcinku, jak już wspominaliśmy, zajmiemy się koaktywnym modelem coachingu. Omówimy sobie bardzo krótko, czy on jest, jak go również rozumiemy. I pokrótce tak zrecenzujemy książkę Koaktywny Coaching, którą napisała Laura Withworn, Karen Kimsey House, Henry Kimsey House i Philip Sandal. To jest jedna z książek, którą my bardzo z Magdą lubimy i cenimy. I to jest w zasadzie taka biblia, jeśli chodzi o koaktywny coaching. Może nie biblia, ale na pewno zawiera dosyć interesujące i cenne informacje. Dla coachów, dla praktykujących. I dla osób potencjalnie zainteresowanych coachingiem. Profesjonalistów, dokładnie. Więc jeszcze raz dzięki, Magda, za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.